Jakiś czas temu otrzymałem e-mail, którego treść nawiązywała do Ewangelii o tym, jak to Bóg raduje się z jednego grzesznika, który się nawraca bardziej niż z 99, którzy się nie zagubili i nie muszą się nawracać. Wniosek, jaki wysnuła autorka tego e-maila w związku z tą Ewangelią, był taki. Oto nie zgadzam się z Ewangelią, nie chcę takiego Pana Boga, który takie rzeczy opowiada, jak w tej Ewangelii, ponieważ znaczyłoby to tyle. Gdybym miała męża, to szczęśliwa będę dopiero z nim wówczas, kiedy mnie najpierw zdradzi i dopiero do mnie wróci. Wtedy będzie większa radość niż ta, którą miałabym, gdyby stale mi okazywał wierność. Muszę powiedzieć, że lektura tego e-maila wbiła mnie w zdumienie, bo jednak to mnie dziwi, że ludzie do takich wniosków dochodzą i tak mogą Ewangelię rozumieć. Ale jednocześnie, cóż zrobić? Trzeba im przyznać prawo do takiego rozumienia i najwyżej poprawiać, rozjaśniać, tłumaczyć, argumentować. Przypominam o tym e-mailu, dlatego że dzisiaj czytamy Ewangelię doskonale znaną. O synu marnotrawnym, czy jak inni mówią, o miłosiernym ojcu, której treść może ludzi pobudzać do podobnych, wątpliwej jakości refleksji. A chodzi mi o rzecz następującą. Oto w tej Ewangelii powiedziane jest, że Pan Bóg, jako dobry ojciec, czekając na marnotrawnego syna, raduje się potem, kiedy on wraca jego powrotem, wyprawia wielką ucztę, daje sandały, pierścień na palec, czystą, wspaniałą szatę, a syn, który był wierny i nigdy nie zgrzeszył, nie ma tych radości. I znowu pojawia się problem w takiej wersji. Czy Bóg bardziej cieszy się, a może czy Bóg jest bardziej hojny dla grzeszników niż dla tych, którzy nie grzeszą? Więc może zdecydowanie lepiej grzeszyć i potem nawrócić się, albo nawet kilka razy to zrobić, żeby za każdym razem przeżyć tą euforię powrotu, te wielkie dary, skarby, tą wspaniałą ucztę. To doświadczenie, do którego się odwoływałem na początku, każe mi tak właśnie popatrzeć na tą Ewangelię. Że ludzie mogą podejrzewać, że Bóg jest hojniejszy dla tych, którzy grzeszą. I muszę was, przynajmniej tych, którzy tak myślą, rozczarować. Nie, absolutnie tak nie jest. Bóg nie jest hojniejszy dla grzeszników niż dla tych, którzy nie grzeszą. Bóg bardziej cieszy się z tych, którzy są mu wierni, i go miłują. Nie trzeba wcale w życiu wziąć 6 ostrych zakrętów, żeby coś zrozumieć. Nie trzeba narobić w swoim życiu 1000 głupot, żeby stać się mądrym. Nie trzeba tego wszystkiego. Podkreślam to bardzo, ponieważ współczesna mentalność wydaje się być taka specyficznie empiryczna. Polega to na tym, że mówisz młodemu człowiekowi na przykład: oto nie wkładaj palców do kontaktu, bo cię kopnie prąd. A on nam na to: nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Jestem wolnym człowiekiem, żyję w wolnym kraju. I pcha paluchy do kontaktu. Jaki jest tego efekt? Wszyscy wiedzą. Łapę mu urywa przy samym tyłku. Ale mówi: musiałem spróbować. Inaczej bym się nie dowiedział. Raczej informuje nas wtedy, że nie potrafi używać rozumu. Nie potrafi korzystać z doświadczenia innych ludzi. Nie jest to żadne wielkie osiągnięcie. I myślę, że gdy mamy do czynienia z taką właśnie mentalnością, to ta Ewangelia może tak być właśnie rozumiana, że Pan Bóg właśnie każe nam zabrać swój kawałek majątku, iść w diabły, jak to się mówi, roztrwonić ten swój majątek z nierządnicami i potem przyjść do rozumu. Ale kiedy syn marnotrawny przychodzi do rozumu, pojawia się kolejny problem. Ponieważ syn marnotrawny mówi sobie tak: oto straciłem wszystko, cierpię głód, trzeba wykalkulować, co będzie w tym momencie lepsze. Przecież mój ojciec ma kupę kasy, znakomicie mu wszystko idzie, tam głodu nie ma, dam się przynajmniej za najemnika mojego ojca i w ten sposób uniknę głodu. Więc pytanie jest takie, czy to jest uczciwa motywacja nawrócenia. Bo wielu dzisiaj mówi tak: owszem, niby nabroiłem w życiu,
ale nie wrócę do Boga, bo jakbym do Niego wrócił, to tylko z lęku przed tym, że właśnie zgrzeszyłem, że może mnie kara za to czekać, że to jest niebezpieczne jakoś dla mnie, to byłoby nieuczciwe. Boga trzeba wybrać dla Niego samego. Ja muszę Go wybrać, bo Go po prostu kocham. Z miłości muszę przyjść do Niego, a nie inaczej. No i tutaj znowu ktoś tak mówiący objawia jakiś rodzaj, powiedziałbym, niskich kompetencji intelektualnych, które nie pozwalają mu uchwycić tego, że człowiek jest rzeczywistością dynamiczną. Że możemy, i bardzo często tak bywa, iż posługujemy się na początku bardzo kiepską i niską motywacją. Ale od tej niskiej i kiepskiej motywacji możemy przejść do bardzo głębokiej. I Pan Bóg przez tą dzisiejszą przypowieść przypomina nam, nieważne jak bardzo błahą i niską motywacją się posłużysz, chcąc wrócić do mnie. Ważne jest to, że zaczynasz wracać. Kiedy na tej drodze powrotu spotkasz mnie, to ja ci parę rzeczy wyjaśnię. Paru rzeczy cię nauczę, które pozwolą ci zmienić tą błahą i niską motywację w coś bardzo głębokiego. Jeżeli rzeczywiście chcesz wrócić do mnie i związać się ze mną przez miłość, to wejdź proszę na tą drogę, choćby twoja miłość na początku była strasznie kiepska, bardzo cyniczna i pragmatyczna, że kochasz mnie tylko o tyle, o ile będziesz miał coś do jedzenia, o ile będziesz miał ciepły kąt, o ile przeżyjesz. Możesz mnie kochać na początku tak nędznie i marnie. Nie bój się tego. Jeżeli zrobisz krok w moją stronę, to ja ofiaruję ci bardzo ważne dary. Sandały na nogi, pierścień na palec, białą szatę i wyprawię dla ciebie ucztę. I na te cztery sposoby nauczę ciebie, co znaczy wybierać Boga dla Niego samego. Co znaczy zmienić motyw swojego postępowania, pogłębić to wszystko, co jest w tobie. I wyjaśnijmy sobie, co znaczą sandały. Sandały oznaczają, że Pan Bóg mówi, wybierz się w drogę. Możesz wybrać się bezpiecznie. To jest pierwszy mój ważny dar dla ciebie. Wybierz się w drogę. Po drugie, dostajesz szatę. Szatę, która sprawia, że nie jesteś nagi, że jesteś czysty, że jesteś uwolniony od złego. To oznacza ta czysta szata, którą ode mnie otrzymujesz. Po trzecie, dostajesz pierścień na palec. Ja z tobą wchodzę w bliską, zażyłą relację. To są zaślubiny. I jeżeli nie zdejmiesz tego pierścienia z palca, będziesz go trzymał, ja będę tobie bardzo blisko towarzyszył. Tak naprawdę Pan Bóg mówi, jak wejdziesz na tą drogę, przyjmiesz moją szatę i przyjmiesz mój pierścień, to ja ciebie nie zawiodę. Ja będę dalej zawsze tobie wierny. I w końcu dojdziesz na ucztę i na uczcie poznasz miłość, którą Bóg ma dla ciebie. I to są sposoby, za pomocą których Bóg przemienia naszą motywację, która, jak powiedziałem, na początku może być zupełnie kiepska i zupełnie błaha. Ale jedno i drugie, czyli pierwsza rzecz, o której dzisiaj mówiłem, a mianowicie, że Bóg bardziej kocha tych, którzy się Mu nie sprzeciwiają. Druga rzecz, że Pan Bóg potrafi przemienić naszą nędzną motywację w coś bardzo głębokiego i najświętszego, jak tylko można sobie to pomyśleć. Obie te sprawy razem także podpowiadają, że radością Pana Boga jest to, że człowiek prawdziwie Go rozpoznaje, że rozpoznaje w Nim tego, kim Pan Bóg jest. Że miłość Pana Boga jest olbrzymia, nieograniczona, nie robi sobie wiele z tego, że my kiepsko na nią odpowiadamy, że nawet wtedy, kiedy odwracamy się od tego wszystkiego, ona dalej trwa, że ona jest po prostu nieustanna i wierna. I jak w ten sposób odczytamy tę Ewangelię, to myślę, że będziemy mieli szansę pozbyć się dwóch
dużych kłopotów. Pierwszy, że podejrzewamy, że Pan Bóg kocha bardziej grzeszników niż tych, którzy nie grzeszą. Drugi, że Jego miłość jest tak słaba, że nie potrafi poradzić sobie z naszymi niskimi motywacjami. A znane, stare, dobre powiedzenie mówi tak. Najwyższe buduje na najniższym.